W kolejnym odcinku programu Zioła dla Zdrowia chciałbym Państwu powiedzieć coś o depresji. Jest to jedna z podstawowych przyczyn, z jakimi zwracają się pacjenci do lekarzy rodzinnych, bądź też do lekarzy psychiatrów. Drugą taką przyczyną jest tak zwany zespół nerwicowy, czyli popularnie nerwica. Zespół depresyjny może być oczywiście bardzo poważną chorobą i wtedy wymaga bezwzględnie leczenia przez lekarza psychiatrę, ale może być to też łagodna postać tej choroby, czasami na granicy chandry i zwykle taka postać pojawia się u pacjentów w okresie jesienno-zimowym, wtedy, kiedy po prostu jest mało słońca, mało światła w przestrzeni. Czym ona się charakteryzuje, ta depresja? Otóż ona się charakteryzuje przede wszystkim tym, że mamy pogorszony nastrój, mamy też uczucie osłabienia, nic nam się nie chce, mamy sytuację taką, iż czujemy się gorzej rano, trochę lepiej wieczorem. Chorzy na depresję często cierpią na bezsenność, tylko ta bezsenność ma bardzo charakterystyczną cechę. Mianowicie ona polega na tym, iż pacjenci dobrze zasypiają, ale dużo gorzej przebiega sen. Otóż wybudzają się w nocy i potem około trzeciej czy drugiej już więcej spać nie mogą. Dopiero nad ranem zasypiają. Tak więc depresja może w ten sposób wyglądać, ale ona ma nie jedno imię. Czasami objawy depresji to tak zwana depresja maskowana i na przykład czasami okazuje się, że bóle głowy w istocie są objawem depresji. Że bóle pojawiające się w okresie, w odcinku, nie wiem, klatki piersiowej, brzucha, skurcze, ściskania w tych okolicach, to w istocie objaw depresji. To powoduje, że pacjenci z takimi objawami trafiają do szpitala na oddziały chorób wewnętrznych i tam leczone są na różne choroby somatyczne, a w istocie chorują na depresję. Jest też inna sytuacja. Czasami ci pacjenci, którzy leżą na oddziałach szpitalnych, są poważnie chorzy, zapadają na depresję jako wtórne powikłanie choroby ciężkiej, przewlekłej. Tak więc możemy na depresję spojrzeć z różnej strony, ma ona na pewno nie jedno imię. Okazuje się, że nastrój, nasz nastrój ma znaczenie. Nie tylko dla naszego samopoczucia, ale także dla ewentualnych chorób. I na przykład okazuje się, że osoby, które są pesymistami, dużo gorzej znoszą choroby układu krążenia i częściej na nie zapadają. Okazuje się, że osoby, które są pesymistami, zwłaszcza kobiety w okresie okołoklimakteryjnym, mają mniejszą masę kostną, czyli większą skłonność do osteoporozy. Także nastrój, zwłaszcza dobry nastrój, jest ważny przy leczeniu nadwagi, bo osoby otyłe mają zwykle obniżony nastrój i później uzyskują satysfakcję, radość po zjedzeniu pokarmów, bo jedzenie, jak pewnie większość z Państwa wie, to robienie swojej przyjemności. I ta przyjemność u osób szczupłych pojawia się szybciej przy jedzeniu, a u osób otyłych wolniej. Muszą po prostu więcej zjeść, a przez to niestety mogą jeszcze bardziej utyć. W leczeniu nadwagi i otyłości utrzymywanie dobrego nastroju ma kardynalne znaczenie. Leki, które standardowo stosowane są w przypadku depresji, to leki zwiększające w przestrzeni synaptycznej ilość serotoniny i dopaminy. To są środki, które powodują, iż nasz nastrój jest lepszy. Wiele osób ma jednak pewien dyskomfort stosując te leki i często przerywają ich stosowanie. Takie osoby, bądź też osoby, które mają problemy z emocjami niebędące jeszcze depresją, a powiedzmy mające taką chandrę czy pogorszenie nastroju jesienno-zimowe, one są kandydatami do używania preparatów ziołowych. Jest taki surowiec zielarski, który ma bardzo dobrze udokumentowane działanie poprawiające nastrój w przypadku depresji bądź chandry. Tym surowcem jest ziele dziurawca. Ziele dziurawca najlepiej, żeby było podawane pod postacią ekstraktów suchych, raczej nie w postaci naparów, bo wtedy jest mniej tej substancji czynnej, która właśnie ma na ten nastrój działać.
Zielny dziurawca zwykle stosuje się właśnie w okresie jesienno-zimowym. Raczej nie stosuje się tego preparatu w lecie, dlatego że jest jedno niepożądane działanie, o którym należy wiedzieć. Otóż dziurawiec powoduje fotouczulenie, czyli promienie słoneczne działają bardziej agresywnie na skórę niż bez stosowania dziurawca. Drugim takim surowcem zielarskim, który możemy stosować w przypadku pogorszeń nastroju, jest żeńszeń. Korzeń żeńszenia to środek, który zwiększa naszą odporność na stres, który poprawia wydolność fizyczną, a jak wiemy, w przypadku depresji pacjenci są zwyczajnie osłabieni i po prostu nie mogą wykonać pewnych czynności, choć może by ich chcieli. Zatem można dziurawiec oczywiście łączyć z żeńszeniem w jednym produkcie. Ja osobiście stosuję takie połączenie i widzę ten dobry efekt. Ostatnio jednak zauważyłem też, że inne surowce adaptogenne mają też bardzo korzystne działanie w przypadku depresji. Takim surowcem jest tarczyca bajkalska, bogata w bajkalinę i taki surowiec powoduje, iż osoby czują się dużo silniejsze, dużo sprawniejsze. Też witaminy stosowane są w przypadku osób z depresją. Ostatnio bardzo modna i bardzo kreowana w mediach, ale też i w nauce jest witamina D3, którą często łączy się z witaminą K2. Dobrze, aby stosować produkty o wysokiej jakości mające te dwie witaminy w swoim składzie. I ostatnim takim surowcem naturalnym, który można również wykorzystać w przypadku zawsze osłabienia siły mięśniowej, w przypadku depresji, jest koenzym Q10. Depresja, proszę Państwa, może być bardzo ciężką chorobą i wymaga konsultacji lekarskiej, ale może być też takim pogorszeniem nastroju wynikającym, nie wiem, z okresu klimakterium albo wynikającym z tego, iż słońca jest za mało i wtedy można sobie stosować preparaty ziołowe. Proszę pamiętać o tym, że dziurawiec, który podstawowym lekiem jest właśnie w przypadku depresji, może fotouczulać, no i też wchodzi w interakcję z różnymi innymi lekami, a więc dobrze czytać ulotkę produktu, który zawiera dziurawiec w swoim składzie, żeby się zapoznać i ewentualnie, gdy ktoś stosuje jakieś leki, to warto, aby lekarz, który te leki zapisuje, wiedział też to, iż pacjent stosuje, czy ma zamiar stosować ekstrakty z dziurawca. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.